Ku pamięci T-Bega 2013-15. Poczynijmy to minutą ciszy. What the fuck was that? Pół kochani, z tej strony J-Extreme. Witam was bardzo serdecznie w ten jakże przepiękny, dobra, nie przepiękny, deszczowy wieczór. Dzisiaj przedstawię wam bardzo krótki horrorek pod tytułem Hotel Remorse. Pomiędzy godziną 2 a 3 w nocy było kilka powiadomień na temat pojedynczych strzałów z hotelu. Mieszkańcy opuścili hotel w poszukiwaniu bezpiecznej przestrzeni. Czerwca, października. Widzę, że tutaj mi trochę FPS spadło od czasu nagrywałem. Zacząłem nagrywać. W ogóle, kto wymyślił takie fajne prześcieradło? Ja chciałbym je mieć u siebie w pokoju. Mówię serio. Chciałbym je mieć u siebie w pokoju. Więc jeśli autorze gry, Charlie Behanie, nieważne, przepraszam. Jeśli to oglądasz, proszę, zrób dla mnie to i prześlij mi to prześcieradło. Narzutę, przepraszam. E do interakcji. 8 kwietnia. Helen jest w ciąży. Nie planowaliśmy tego. Ale myślę, że jestem w stanie to zaakceptować, bo ona jest moją jedyną miłością. Będziemy musieli przez to przejść i wkrótce się pobierzemy. I spędzimy z sobą. Ze sobą. Polish perfect. Spędzimy z sobą resztę życia. Oczywiście szkoda, że się nie otwierają, bo nie ma gdzie uciekać. To mój pies. Można tutaj sprintować? Nie można, czyli chyba nie będziemy się nikim uciekać. Chyba trzeba iść do przodu. A właśnie, a propos, ja tutaj przepraszam, że dzisiaj będę czytał wam z kartki. Przepraszam bardzo, ale dzisiaj po prostu jestem tak zmęczony, że mi się, no nie chce mi się czytać. Znaczy, tłumaczyć, przepraszam. Tam jest Illuminati. Illuminati. Idziemy tam. Illuminati. Ja chcę do Illuminati. I kartecka. Illuminati. O! Nożesz. Kurde. To tylko lampa. Karteczka. Przepraszam. 17 września. Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać? Że nie tak miało być. Mieliśmy się pobrać. Być razem na zawsze. Lecz i teraz nie ma. Czemu oni nie mogli uratować jej? Uratowali tylko dziecko. Ona była moją jedyną miłością. Jedyna dla mnie. W ogóle zaobserwowałem niepokojący dla mnie spadek FPS-ów. Możecie sobie przewinąć na początek. Na samym początku miałem około 35-34 FPS-ów. Teraz zobaczcie, mam 26 FPS-ów, 28-27. Mniej więcej. Więc nie dziwcie się, że tak się aktualnie drzwi otworzyły. No ale trudno. Komp niezbyt dobry. Jesteśmy w podobnym pomieszczeniu. W bardzo podobnym, łudząco podobnym nawet. Rzekłbym nawet w takim samym, poza jednym. Dlaczego tu nie mam butelki z winem? Albo z czymś innym, z jakimś innym trybem. No nieważne. Jest tylko książka otwarta. Myślę, że tam jest krew. Tak myślę, na tej książce. No zobaczcie sami. Potem podczas montażu sobie to przybliżę. Bo teraz muszę powiedzieć, lampa mi napierdziela po oczach. Więc nie widzę za dobrze. To tylko drzwi. Nie muszę się go bać. 20. Pusta kartka.
Pusta kartka. No zobaczcie, no to wygląda tak samo. Poza tą kartką oczywiście na łóżku. Poza tą kartką. To wygląda tak samo jak zaczynaliśmy grę. Więc jest nadzieja, że można tutaj wyjść. Nie może. A szkoda. Więc gdzie mamy kurde iść? Przepraszam. Do szafy? Ale jest dziewka, nie szafy. Przepraszam, opowieść się znalazł. Co to było? 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 Proszę zobaczyć, 40 FPS. Przepraszam. Tam coś jest. Tam coś jest. Zaraz się pojawią komentarze. O, że Extreme to taki bojący się, taka panienka począca. Nie. Typowy motyw, ja się tego już nie boję. Po Outlaście, który grałem na bardzo dawno temu, jakieś 3 miesiące, 21, zmieniam temat, 21 września, jeśli dobrze pamiętam, tak, września. Nie mam już nikogo, zostałem sam w tej ciemności. Jego płacz, prawdopodobnie płacz tego dziecka, które przed chwilą słyszeliśmy, utrzymuje mnie trzeźwego w nocy. I tak to można przetłumaczyć mniej więcej. Dlaczego to się nie może zamknąć? Proszę, sprawdźcie, aby to się zamknęło. Zamknij się! Helen, gdzie jesteś? Znaczy, Helen to była po prostu taka głupia szmata. Gdyby to nie był horror, to bym tak mógł powiedzieć. Zeszliśmy. Niestety. Ja zastanawiam, o co tutaj autorowi właściwie chodziło. Nie wiem, tam jest światło. Tam bym raczej chciał iść. Boże, tutaj mi się ściana zbliża, ludzie! Tu mi się ściana kurde zbliża! Co to było? Otwieramy drzwi, szybko, szybko otwieraj się! Tam jest ciemno. Dziecko! Tam jest karteczka. Nie patrzymy się tam. 24 września. W końcu jest cisza. Myślałem, że to mi pomoże zasnąć. Lecz nie udało się. Jestem jakby pozbawiony umysłów. Wychodzę z siebie. Helen, potrzebuję cię. W ogóle zajebista tapeta. To jest chyba krew, ale chowali to. Tutaj była szafeczka. No szkoda, że nie miał. To chyba były kroki czyjeś, nie czyje. Mam nadzieję, że moje. Nie chciałbym się wystraszyć. Mam nadzieję, że to nie jest ta gra z zombiakami. I podejrzewam, że ona się zaraz skończy jakimś typowym, że. Przepraszam, typowym jumpscarem. Kolejna karteczka. Jaki spadek FPS-ów w ogóle. Ja tam jest ciemno. No, podejrzewam, że w prawo musimy biec. Idę po ciebie. Ja już tam biegnę, ja znam. O mój G! Że tak się wyrażę. No, to było dosyć straszne. Gdybyśmy tam nie weszli. Jest 10. piętro. Dziwne. W Polsce chyba nie ma takich piętr. Działa. Inna chyba spada. Bo zobacz, ja nic nie robię, niczego nie dotykam. Ale tam się rusza, więc to musi być 6-6. Oczywiście. No niestety.
ja nie chcę tam wychodzić wcale. Tam to się... Ja tam nie chcę wcale iść, przepraszam bardzo, ale coś mi się tutaj wyłączyło. Nie wiem dlaczego, co prawda, no nieważne. W sumie, zobaczcie jakie jest zajebiste tutaj bity można układać. DJ Extreme poleca się na przyszłość. Jeśli chcecie jakieś... wynająć jakiegoś DJ-a, to polecam siebie. Oczywiście żartowałem. Nie jestem tutaj do DJ-owania, do robienia muzyki, tylko do nagrywania dla was horrorów. I różnych innych filmików. Z gier. Mam nadzieję, że tylko z gier. Dobra. Nie chcę tam wychodzić. To był kolejny strzał. Więc to nie jest tylko jeden strzał w tej grze. Warto wiedzieć na przyszłość. Może autor wypuści kiedyś... Przepraszam. Mój pies się odzywa. Nie wiem, czy tam chcę wychodzić. Ostatni raz dotknijmy tych zajebistych przycisków. To było dosyć straszne, no nie powiem. Stworzone przez Charlie'ego Pychena. Nie wiem. Muszę ziomka znaleźć gdzieś w internecie. Kupa! Oh my fucking gosh! To jeszcze raz ja. W ramach przypomnienia chciałbym wam przypomnieć, masz pomyślane, nieważne, że pod filmem możecie, bardzo do tego zachęcam również, dać mi lajka oraz suba. Przy okazji, jeszcze jedna rzecz. Na pulpicie macie gry, które prawdopodobnie będę niedługo nagrywał. Więc śledźcie mój kanał, a żeby go śledzić, oczywiście dajcie mi subskrypcję. Pozdrawiam, JXtreme, nara.